Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej audycji Małej Akademii Jazzu. Cztery pory roku na jazzowej, dzisiaj świetna jesienna pogoda. Dzisiaj wyjątkowa przed nami audycja. Znakomity muzyk, który się wychował na Małej Akademii Jazzu. Kiedy ja Adasia poznałem, to był taki malutki. Miał 13-14 lat. Chodził na Małą Akademię Jazzu, tak jakby teraz chodzicie. Chodził do szkoły muzycznej i przez kontakt z Małą Akademią Jazzu zakochał się w muzyce jazzowej. Potem zaczął przychodzić na koncerty, a potem zaczął sam grać w tych koncertach. I muszę Wam powiedzieć, że jestem dumny, że mam takiego wychowanka, który właśnie poprzez Małą Akademię Jazzu dzisiaj jest uznanym muzykiem jazzowym. Mimo młodego wieku jest uznanym muzykiem. Także przywitajcie go bardzo, bardzo gorąco. Bo to jest jeden z Was, jeszcze raz powtórzę, parę lat temu on siedział na Waszym miejscu. Kochani, pan Adam Bałuch. Kiedyś dla mnie to był Adaś, a teraz pan Adam Bałuch. Cześć serdecznie. Musimy być cicho, ponieważ przeziębienie pana Bogusława jest dość specyficzne. Kiedy słyszy natężenie, duże dźwięku, to chrypa wzmaga i wtedy już nie powie nic, a ma pewnie jeszcze coś ciekawego do powiedzenia na koniec zajęć. Witam Was serdecznie. Cieszę się, że kolejny raz mogę poprowadzić zajęcia Małej Akademii Jazzu w Waszej szkole. Byłem tutaj 2 lata temu. Prawdopodobnie bądź rok temu. Nie, chyba 2 lata temu. Rok temu? No właśnie, rok temu. Czas szybko leci. I będę tutaj powtórnie w maju, ale dzisiejsze zajęcia są wyjątkowe, tak jak gdyby są to zajęcia dodatkowe do całej tej, całego kursu, który trwa co miesiąc. Ja dzisiaj poprowadzę wyjątkowo zajęcia tylko dla Was. W żadnej innej szkole w tym miesiącu nie będę prowadził zajęć. I mam nawet dla Was dzisiaj kilka niespodzianek związanych z tymi zajęciami. Ci, którzy byli już na moich zajęciach, to wiedzą, że będzie wybuchowo, że ta cała elektrownia, która jest tutaj za mną, to nie służy tylko do tego, żeby się świecić, nie służy tylko do tego, żeby wyświetlać moją stronę internetową www.adambaldych.com. Jeśli ktoś z Was korzysta z internetu, to zapraszam. Ale służy również do tego, żeby z tego oto tu instrumentu wydobyć naprawdę wyjątkowe i nowoczesne brzmienia. Są to skrzypce, ale jakie skrzypce? Elektryczne. A zgadnijcie, ile mają strun? 5, dokładnie, 5 strun. Normalnie skrzypce mają 4 struny. Te mają dodatkową 5. strunę. To jest tak, jakbyście mieli auto, które ma 140 koni i ktoś Wam montuje turbo i macie 216 koni i już wiadomo, kto kogo będzie leczył na szosie. Ten, kto ma 216 koni. I tak samo te skrzypce z 5. struną dają czadu dużo, dużo bardziej niż 4-strunowe. I dzisiaj będę Wam chciał opowiedzieć trochę o skrzypcach w muzyce jazzowej, pokazać, jak można na skrzypcach improwizować i czym różni się brzmienie akustyczne instrumentu od elektrycznego, bo zanim powstał taki instrument elektryczny, to wcześniej grało się na skrzypcach akustycznych. I żeby wprowadzić Was w klimat muzyki improwizowanej, zagram Wam taki pierwszy utwór. Będzie to znana kompozycja jazzowa zatytułowana Autumn Leaves, a po tym jak ją zagram, to wytłumaczę Wam, na czym w ogóle polega improwizacja, jak ona działa. A potem, jeśli będziecie cicho i pozwolicie mi grać, to pokażę Wam, co te zabawki potrafią, a naprawdę czegoś takiego w telewizji ani w radio się nie słyszy. Tak więc doczekajcie do tego momentu, ale zanim do niego dojdziemy, to utwór Autumn Leaves, utrzymany w klimacie jazzu akustycznego, bo najpierw tu grało się jazz akustyczny. Autumn Leaves. Thank you.
Super, bardzo wam dziękuję. To był utwór Wood Autumn Leaves, grany w klimacie jazzu akustycznego. W ogóle co to jest jazz i co to jest granie jazzu? Czym różni się muzyka jazzowa od muzyki na przykład rockowej w dzisiejszych czasach? W muzyce jazzowej istnieje coś takiego bardzo ważnego. Oczywiście w innych stylistykach też to występuje, ale w jazzie jest to fundamentalna sytuacja. Jest to taka forma przekazu, która nazywa się improwizacją. Improwizacja. To dokładnie tak, jak przychodzicie do odpowiedzi i pani pyta, dobrze, w takim razie z czego składa się jakieś tam danie na przykład, albo z jakich pierwiastków możemy, na jakie pierwiastki możemy podzielić jakąś liczbę. Wtedy sobie tak myślicie i zaczynacie improwizować. Jeśli ktoś oczywiście zna odpowiedź, to od razu ją rzuca. Ale jeśli nie zna, to zaczyna improwizować. Albo mu coś z tego wyjdzie, albo mu coś z tego nie wyjdzie. Muzycy jazzowi oczywiście starają się, żeby zawsze coś z tego wyszło. Przynajmniej częściej, niż nie wyszło. A improwizacja to jest takie granie na bazie danego tematu. Jest jakaś melodia, a potem muzyk jazzowy, który szkoli się w improwizacji, w muzyce jazzowej, zaczyna grać na bazie tego tematu różnego rodzaju melodie, które gdzieś mu tam w duszy grają i w głowie. Oczywiście nie jest to prosta sprawa i trzeba poświęcić temu całą masę czasu, godzin spędzonych przy instrumencie. Nie jest to proste, ale jak już ktoś potrafi improwizować, to może zagrać wszystko, co czuje. I teraz chciałbym...